Dzisiaj zobaczymy kilka bardzo interesujących walk, sporo rozstrzygnień zaskakujących, ale będą też faworyci. Powiedzmy także o tym, że będzie walka, w której wystąpią chyba najlepsi wrestlerzy, którzy występują na ringu, ale o tym za kilkadziesiąt minut zobaczymy tych wrestlerów na ringu. Tylko możemy powiedzieć, że będą to Hogan, Macho Man, Luger i Sting. Wszyscy w jednym momencie będą walczyli na ringu, tak więc chyba no, możemy się spodziewać ogromnych emocji. A tymczasem Johnny Swinger, który nie cieszy się sympatią publiczności, charakterystyczny gest, do którego już przyzwyczailiśmy się, Studio Orlando, Studio Universal w Orlando, i mamy przed sobą walkę Johnny'ego Swingera ze znanym już fantastycznym zapaśnikiem, którego na pewno nie musimy przedstawiać tym, którzy oglądają amerykańskie zapasy, bo będzie nim Bill Goldberg. A Bill Goldberg to ten właśnie nieprawdopodobnie zbudowany, umięśniony wrestler, kiedyś futbolista amerykański. Warto dodać, że jeszcze Bill Goldberg nie przegrał ani jednej walki, to już jest 64. walka jego na zawodowym ringu i jeszcze ani jednej walki nie przegrał, tak więc możemy się spodziewać tego, że jednak Johnny Swinger no, w tym pojedynku jest chyba na pozycji straconej. Chociaż poczekajmy, ale wydaje się jednak, patrząc na obu panów, że jednak Bill Goldberg jest tutaj zdecydowanym faworytem. No zaczął bardzo szybko. Zobaczymy. Trzymanie. Będzie pewnie wyniesienie w górę tak charakterystyczne. No przecież on tak kończy walkę. Czyżby to się miało w tej chwili skończyć? Dokładnie. To jest ten słynny power slam Billego Goldberga i po walce. No, po początek dzisiaj rzeczywiście niesamowity. Jeżeli by wszystkie walki tak trwały po 3 sekundy, to mielibyśmy dzisiaj tych walk, no, kilkadziesiąt, ale... I to, co pokazuje Bill Goldberg zawsze na zakończenie swojej walki, to znaczy nie wiadomo, czy do nas krzyczy, czy do nas mówi, ale w każdym razie pokazuje swoją muskulaturę i jednak widać, że jest, no jest jednak kawał chłopa i potrafi z każdym wygrywać, nawet czy to będzie zawodnik wyższy od niego, czy mniejszy, nieważne. I zastanawiam się, który z nas wytrzymałby dłużej niż Johnny Swinger, ale ten atak początkowy absolutnie zaskoczył Swingera, który tam początkowo taki taniec wykonał, taniec koguta. Szkoda, oczywiście. Szkoda, że ta walka popatrzmy, tak bo to jest ten słynny power slam w wykonaniu Billy Goldberga. I w tym momencie rywal nie jest w stanie już kontynuować walki. Trwało to chyba niespełna minutę. To w zasadzie sama akcja 3-5 sekund. W zasadzie jedna akcja i po walce. No. Mamy za sobą pierwszą walkę, mocny akcent na początek, a teraz Chad Fortune, czyli chłopak, do którego powinna uśmiechnąć się fortuna. Zobaczymy, Chad, ile jesteś wart i kto będzie twoim rywalem. Chad jest młodym, mało doświadczonym wrestlerem. Panienkom się bardzo podoba, ale... Oj, chyba nie bardzo. Ten pan zdecydowanie ma inne zdanie. A jego przeciwnikiem będzie Barry Darso. To też mało znany wrestler, którego jeszcze nie widzieliśmy. Tak więc no kiedyś trzeba się zaczynać. Tak, przecież to jest tak, że nie wszyscy, którzy przed państwem występują, to są wrestlerzy z dużym doświadczeniem. O, on jest wyraźnie starszy wiekiem. Pierwszy raz widzimy go na arenie tutaj w Orlando. Też nie wzbudza entuzjazmu. Też nie wzbudza emocji. To ciekawe. Chyba po raz pierwszy nam się udało zobaczyć wrestlerów wychodzących do walki, którzy nie mają ze sobą ani jeden, ani drugi publiczności. Ciekawe jestem, kto wygra. No patrząc na tych dwóch panów, chyba troszeczkę... Ten ma bardzo ładny czerwony blazerek, który właśnie ściągnie. Chyba troszeczkę większy. Doświadczenie przemawiałoby właśnie za Barry Darsołem, natomiast fortuna powinna być po stronie Chada Fortune. I popatrzmy, rozpoczyna się walka. Bardzo często na początku jest to próba sił, pokazanie ile warty jestem uścisku. Szybka akcja, odbicie od lin. To miejmy nadzieję, że ta walka nie zakończy się tak szybko, jak walka wcześniej. To już widać, że będzie bardzo wyrównana. I już się zaczęło. To ładne trzymanie, duszenie. Wszystkie chwyty dozwolone, ale sędzia w ringu ma zawsze sporo pracy. Tym, którzy po raz pierwszy są z nami, przypomnijmy, że zasady tutaj są proste. Wszystkie chwyty dozwolone, ale są pewne reguły. Trzykrotnie sędzia musi klepnąć w ring, oznaczając, że walka jest zakończona, kiedy jeden z wrestlerów leży na ringu i nie kontynuuje walki. Tu mamy dość ciekawą kompozycję ciała Chada Fortune, który zawisł na linach i okładany niemiłosiernie przez swojego rywala jest już naprawdę w dużych opałach. Liny to jest przymierzeniec wrestlerów.
kiedy chociażby noga tkwi w linach, wtedy nie można zakończyć walki. Sędzia przerywa walkę, przenosi ją do środka, ale na razie mamy w dalszym ciągu całą serię uścisków i potężne ramiona Barry Darsoa są eksponowane bardzo. Ma inicjatywę, zdecydowanie ma inicjatywę, chociaż z doświadczenia, które mamy oglądając walki wrestlerów, wiemy, że to naprawdę niczego nie oznacza. Czasami można przez całą walkę prowadzić, by później szybko przegrać w końcówce. I proszę bardzo, mamy już sytuację odwrotną. Teraz młody Chad wyraźnie odzyskał animusz. Hop! Tak. Popatrzmy, jak się ta walka rozwinie. Na razie mamy efektowne uniki i ataki na narożniku ringu. Przyznam się, że bardziej jednak podoba mi się to, co pokazuje na ringu Barry Dawson. Mówiłeś o tym, że jest bardziej doświadczonym zawodnikiem, ale jednak trzeba przyznać, że no, ma taką chyba większą gamę chwytów i bardzo ładnie to pokazuje. No jednak cały czas wchodzi w defensywie. Zobacz, teraz jest ewidentnie próba zakończenia walki. Tak. Tak jest. Tak. Proszę zwrócić uwagę, łokieć młodego Chada jest niczym w imadle ściśnięty i w tym momencie, no ale już można by przerwać tę walkę, ponieważ sędzia ją zakończył. Publiczności to nie bardzo się podoba. Trochę no Barry. Tak, robi minę tak jak Goldberg. No, ale w walce wcześniejszej, ale no to jednak chyba nie jest ta klasa. Nie wiem, czy się ze mną zgodzi. Jednak Goldberg to jest po prostu sam szczyt. A jednak Darsow, chociaż fakt, że chyba jego rywal nie był tutaj no, najlepszy, nie był taki, że mógł mu zagrozić w tej walce i był zdecydowanym faworytem od samego początku Darsow. Także chociażby ten chwyt, chociażby ta akcja, no i to trzymanie. Defensywnie. Później się zapomniał też. Kilkakrotnie mieliśmy możliwość obserwowania takich końcowych akcji, które trwają. Sędzia już dawno zakończył walkę, już wiadomo, że wygrałeś, bracie, ale to jest dla publiczności. Nie była to porywająca walka. Nie. I Bobby Blaze z nami. Znamy Bobby'ego Blaze'a. Kilkakrotnie obserwowaliśmy. To jest... Widać, że naładowany energią. Tak, i w takich bardzo efektownych, długich shortach. Coś dzisiaj publiczność jakoś nie jest za wrestlerami, jakoś nie bardzo chce pokazać, komu chce kibicować, bo każdy, który wejdzie, to te kciuki otrzymuje swoją porcję gwizdów i kciuków skierowanych do dołu. Tak jest, a jego przeciwnikiem jest ten pan, którego widzimy, to Mark Starr. No, rzeczywiście Starr, czyli że gwiazda rozgrywki, bardzo przystojny. Przypomina Cliffa Richarda, nie wiem, czy pamiętasz, taki był piosenkarz do tej pory, zresztą przecież śpiewa, choć już jest starszy dużo od pana Stara, ale coś niewątpliwie w twarzy podobnego. Przystojny bardzo, zobaczymy, czy równie mocny jak ładny. Kto wygra? Nie mogę powiedzieć tutaj, że obaj są, nie ma w tym momencie przewagi fizycznej po stronie żadnego z nich. Prezentują się dość jednostronnie, prawda? Są... Ale prezentuje się przyzwoicie. Przyzwoicie, ale to nie są. Popatrz, ten Bobby Blaze ma troszeczkę nadwagę i to wykorzystał w tej chwili w walce. Rozstrzygała w tym... Znakomity unik. I w tym momencie Mark Starr przejmuje inicjatywę. Tu trzeba myśleć. To nie jest tylko i wyłącznie sprawa masy ciała i wykorzystania swoich kilogramów. I także trzeba uważać, bo jednak... Mimo tego, że ci panowie ważą około 100 kg, to są bardzo szybcy. Widzieliśmy to przed chwilą, że wystarczy jeden unik i można głową trafić tam, gdzie nie potrzeba. No, jeżeli miałbym wskazać teraz faworyta, to jednak byłby nim Mark Starr, bo wydaje mi się, że jest bardziej przekonywujący w tych swoich akcjach. Do tej pory te piękny unik. Wydawało się, że sędzia mógłby zakończyć tę walkę. Oba mają heavy metalowe fryzury. Teraz sobie go popatrzmy. Ustawi. Brzuszek rzeczywiście dość spory. Bobby Blaze. Chyba trochę udaje jednak. No. Nie było to takie... Ale to bolało, bez wątpienia. Bez wątpienia bolało. I to zapewne go zaboli. O. Oj. 100 kilo Bobby Blaze'a. Do tego
100 kilo Marka Stara i to wszystko z dużym impetem wylądowało na macie ringu. Twardego zresztą, kilkakrotnie wykręcanie ręki jest też twardy. Chwyt, zastosowanie dźwigni. Och! Dodał kopniaka, jeszcze jednego. I odmin. No, wydawało się, że jest to jakaś szansa na kontrę ze strony Bobby Blazera. Nie, Mark Starr wyraźnie się czuje w tej chwili już. No, chciałby zakończyć raz, dwa i po raz kolejny. Sędzia nie może zakończyć tej walki, bo Bobby Blaze uniknął tutaj liczenia do trzech. Chociaż trzeba przyznać, że Mark Starr tak jakby nie był wcale za tym, by tę walkę szybko zakończyć, prawda? Jakby chyba jeszcze, chyba czuje się tak, czuje się wyraźnie. Ale to się może przeciwko niemu obrócić, poczekajmy do końca walki, bo to właśnie przeważnie tak jest, że jak ktoś jest zapewny, a siły są wyrównane i panowie wyglądają mniej więcej tak samo, to się może różnie skończyć, chociaż cały czas stary jest na tarciu. Uderzenie kolanem w okolice szyi, to są bardzo, bardzo mocne ciosy, wykorzystające jej maścia. Kontra, klasyczna kontra po obróciu od nim. Bobby Blaze miał jeszcze siłę na to, by taki cios zupełnie znienacka, bardzo niespodziewany wyprowadzić nogą i to zmieniło przebieg walki. Miałeś rację, że jeszcze za wcześnie postawiłem na Marka Starra. Kolejna, oni mają podobny styl walki. Teraz można się zorientować, że dobrani się ci dwaj wrestlerzy rzeczywiście bardzo dobrze tutaj, bo obaj mają podobny styl polegający na tym, by wykorzystać masę swojego ciała i ładne, bardzo ładne. To jest, chyba będzie końcowe, tak? Jest. Brawa. Widzicie, Bobby Blaze wykonał. Mam nadzieję, że zobaczymy to w powtórce, bo to był przepiękny rzut z wykorzystaniem prawie obrotu o 180 stopni. Nie podejrzewałem, że jest tak zwinny. Bardzo ładnie. Podobał się. Przez plecy, się. Rzut do tyłu. No proszę pani, proszę docenić tych panów. Zdziwiony, ale zadowolony. Tak, ale ważne, że Bobby Blaze w dalszym ciągu Universal Studio Orlando. Wszystkie chwyty dozwolone, WCW. I kolejna walka, a na ring wychodzi Chavo Guerrero Jr. Ze szkoły meksykańskiej. To są wrestlerzy, którzy trafiają na rynek amerykański po sukcesach odniesionych w Meksyku. W Meksyku wrestling cieszy się też ogromną popularnością i trzeba przyznać, że ci wrestlerzy bardzo podobnie walczą. Są niezwykle szybcy. Mike Nova, młodziutki chłopak. Pierwszy raz widzę tak młodego chłopaka w ringu. Wygląda, jakby miał rzeczywiście 18-17 lat. Guerrero Jr. i Mike Nova. To troszkę za szybko by było, kiedy tak się ta walka miała zakończyć. To chyba będą zupełnie dwie różne szkoły walki na ringu, bo meksykańska i Mike Nova. No ciekawe jaka właśnie, jaką szkołę. Na razie chłopak nie za bardzo wie, co się dzieje w ringu i zdecydowanie przegrywa. Szkoda, że nie potrafi wykorzystać swojego wzrostu, bo chyba jednak jest. No jest na pewno teraz bardzo ładne obumysz uderzenie. Szkoda, że nie potrafi wykorzystać swojego wzrostu, bo jest o kilkanaście centymetrów wyższy. Patrz teraz, może teraz. Dobrze. Wyszedł z opałów, zastosował uderzenie nogą i ma w tym momencie Guerrero narożnik ringu. A to jest sytuacja, którą można wykorzystać. Znany nam już unik i to słynne kopnięcie obu nóż z wyskoku do góry, czyli dropkick. Meksykanie bardzo często są efektowni w walce. Podpisują się wybiciami, wyskokami, fruwają w powietrzu. To jeszcze, co prezentuje w tej chwili Guerrero Jr., nie jest optimum tej szkoły meksykańskiej, ale proszę zobaczyć. Mike Nova. Raz, dwa. Nie, jeszcze nie. No Mike, jeśli chcesz coś pokazać nam, to musisz się wziąć do pracy, chłopie, bo to już
twojej strony na razie nie zobaczyliśmy. No dobrze, dobrze. Ale jakiś ospały, powolny jest niestety nowa. Nie wiem on dlaczego. On jest troszkę w ruchach Gianta, czyli największego wrestlera, jakiego widzieliśmy, ale Giant jest od niego 3 razy większy i to wtedy ma sens. Natomiast w sytuacji, kiedy Mike Nowa waży około 100, nawet nie, prawda, to nie jest 100-kilogramowy facet. Myślę, że w granicach 95 może. Te ciosy są niby wolne, niby dochodzą celu, ale są bardzo wolne. Bardzo ospały jest chyba Nowa, co potrafi wykorzystać Guerrero i chyba on jest jednak faworytem tej walki, chociaż nie powinien, bo no, jest dużo mniejszy od swojego rywala. Sensacyjne byłoby rozstrzygnięcie tej walki, gdyby Nowa miał wygrać. Proszę bardzo. Kolejna akcja w wykonaniu Meksykanina i mamy powoli systematyczny wzrost przewagi tego dżentelmena w czarnych spodenkach. Publiczność chyba domaga się już zakończenia tej walki ze strony Guerrero. Teraz bardzo ładny. Bardzo ładny chwyt. Będzie chyba koniec. Tak, musi być zakończenie. Po raz kolejny koniec walki według scenariusza. Najpierw bardzo silne uderzenie rywalem o matę, a później przytrzymanie na uczynienie dźwigni, która powoduje, że walka się kończy. Brawo, ale przyznam szczerze, że spodziewałem się nieco więcej po Guerrero Juniorze. Wydawało mi się, że zademonstruje nam kilka tych słynnych meksykańskich lotów z rogu narożnika. Ale mówi się, że walczy się tak, jak przeciwnik pozwala. Widocznie wystarczyło to na Nowe i po prostu no nie musiał się Guerrero chyba zbytnio męczyć, żeby jednak tą walkę wygrać spokojnie. Mamy teraz powtórki tych najefektowniejszych akcji. I to właśnie ten finałowy, końcowy fragment. Decydujący o zwycięstwie Chavo Guerrero Juniora. I tak się to musiało zakończyć. Thunder, czyli zmieniamy arenę. Tak, jesteśmy na Nitro Monday, jak zwykle. To był już, kto miał przyjemność oglądania fragmentów z tych ogromnych poniedziałkowych spotkań, wie, że tutaj dzieją się rzeczy czasami kompletnie niezrozumiałe. Oto Kurt Hennig to jest ten blondyn, którego widzimy. A ten pan, który leży, to oczywiście Rick Steiner. Rick Steiner jest atakowany przez 3 dżentelmenów z NWO. Tutaj mamy... No trudno powiedzieć kogo, bo nie widać jego twarzy. Ale to są fragmenty. Ach, tu jeszcze mamy tutaj Vincenta, który... Vincent walczy z jednym z menadżerów. Steiner, Scott Steiner w opałach. Nie bardzo wiadomo, o co chodzi, ale w każdym razie no coś musiało się złego stać. Myślę, że spokojnie możemy określić to, co dzieje się na ringu, jako zadymę wielkiego kalibru. Bo trudno, żebyśmy tutaj państwu komentowali, co się przed tym działo, bo nie widzieliśmy tego podobnie jak państwo, ale myślę, że możemy przez chwilę popatrzeć po prostu na to, co dzieje się podczas takich spektakli amerykańskiego wrestlingu, gdzie wszystkie chwyty dozwolone to chyba mało powiedziane. Tam są po prostu nie tylko wszystkie chwyty dozwolone, ale jeszcze najróżniejsze inne sztuczki, takie jak na przykład duszenie tego pana za pomocą jego krawata. No sytuacja wymknęła się spoko. Ale kto nadchodzi? Nadchodzi Bill Goldberg, który wyraźnie chyba będzie to jest zdenerwowany tym przebiegiem. Fantastyczny atak. Leży i Kurt Hennig. Zobaczymy, jak się Bill Goldberg. Mówiłeś, że jest to człowiek, który nie przegrywa. Człowiek maszyna. Tak jest. On trochę jest podobny do Terminatora. Twarzy. Entuzjazm publiczności, 15 000 ludzi. Zrobił porządek i Bill Goldberg przyszedł. Aha, przyszedł, zrobił znowu swoje na minutę. I odszedł. Brawo, to powoli staje się nasz ulubieniec. Volando, Studio Universal, New World Order i Tenzan, czyli jeden z przedstawicieli teamu założonego przez Hollywood Hogana i jego przyjaciół. New World Order, czyli nowy porządek świata, For Life. To są właśnie wszyscy kibice New World Order, którzy trzymają kciuki za swoich. A to właśnie przedstawiciel tej grupy, Tenzan. Bardzo
orientalnie wyglądający wrestler, podkreślający zresztą tymi rogami swoją swój wschodni rodowód. Za chwilę, kiedy zobaczymy jego twarz, trudno będzie rozszyfrować, ile w nim tkwi japoński, ile mongolski. Zobaczymy, kto będzie jego rywalem. Co ciekawe, właśnie, o rywalu. Przed chwilą widzieliśmy, jak dostał ogromne baty od swoich kolegów na ringu. A może nie kolegów, w każdym razie od rywali. I teraz go widzimy na ringu zupełnie gdzie indziej i miejmy nadzieję, że to, co widzieliśmy przed chwilą, to nie będzie miało miejsca. No, ale paseczek prosimy odłożyć. Tak, jednak, tak. Nauszniki zostaną. Jego słynne nauszniki. Nadaliśmy przydomek waterpolista Rickowi Steinerowi z racji noszonych przez niego nauszników stosowanych w tej właśnie dyscyplinie, w piłce wodnej. Proszę bardzo, Tenzan jest zaskoczony furią, z jaką zaatakował go Rick Steiner. Zapowiada się dobra walka. Tu mamy przykład dwóch, no powiedzmy to, grubasów. Ciężkich facetów, którzy wykorzystują swoją masę, ważą grubo po ponad 120 kg. I proszę, pierwsza już akcja świadczy o tym, że Steiner chciałby zakończyć tę walkę, ale proszę, to jest to, o czym mówiłem. Lina ratuje w tym momencie Tenzana. Sędzia mówi, proszę bardzo, rozpocznijmy walkę od środka, ale Rick Steiner niespecjalnie wziął sobie do serca uwagi sędziego i kontynuuje okładanie Tenzana serią różnego rodzaju wymyślnych ciosów. Dostałeś? Poczułem się, jakbym dostał, tak. Trudno chyba wskazać faworyta tej walki. Ale ja jednak byłbym za Steinerem. Chociażby dlatego, że przed chwilą widziałem, jak dostawał ogromne baty, jak no walczono z nim na ringu, po prostu go bito. Tak więc jestem za Steinerem, a ty? Nie mam w tej chwili faworyta w tej walce. Myślę, że to są te słynne takie karate, jakby pożyczone ciosy, które stosuje Tenzan. Zobaczymy, jak będzie starał się rozstrzygnąć w tej chwili tę walkę. Bardzo bokserski pojedynek się zrobił w tej chwili. A no, w ten sposób w boksie się nie walczy. Chociaż zdarzają się bokserzy, którzy potrafią głową trafić dwubrwiowy prywala. I Steiner przechodzi do ofensywy. Ładna ta seria dwóch ciosów. Najpierw taki cios stopą trafił rozpędzonego Tenzana, później powalił go na matę i teraz ma go już w parterze. I to jest ten elbow drop, czyli uderzenie łokciem. Dwa, nie było dobrze. Dlaczego Tenzan się nie podnosi? Dlaczego się nie podnosi? Chyba no, będzie koniec. Nie podnosi się, chociaż się łamiemy. Tak, musi być koniec. Trzy. I zwycięstwo Ricka Steinera. No jesteś chyba zadowolony. Sprawiedliwości stało się zadość. Miał. Był w ogromnych opałach jeszcze przed chwilą podczas Nitro Monday, a tutaj w sumie ma sympatyczną twarz. Początkowo wydaje się, że to straszny brutal. No, liny to chyba nie przegryzie. No, nigdy nic nie wiadomo. Wszystkie chwyty są dozwolone. Witamy, wracamy do naszego studia w Orlando. Jeszcze chwilę musimy ochłonąć po tym, co widzieliśmy. A to jest Black Cat. Teraz będziemy mieli po prostu walkę wrestlerów, a to, co widzieliśmy przed chwilą, to ogromne show z wykorzystaniem wielkich gwiazd wrestlingu. Wszystkie chwyty dozwolone, to skromnie powiedziane. Tam się działy bardzo interesujące rzeczy i chyba zgodzisz się, że bardziej musimy na to patrzeć jako na rodzaj show niż na klasyczną walkę amerykańskich zapasów. A taką zobaczymy już za chwilę. Wild Cat, Black Cat, czyli dziki kot, czarny kot. A jego rywalem będzie znany nam Chris Adams, gentleman z Wysp Brytyjskich. Widzieliśmy go kilkakrotnie. Walczy bez specjalnych fajerwerków. Dziękuję bardzo. Cały czas jestem pod wrażeniem tego, co zobaczyłem przed chwilą, bo jednak rzadko się zdarza, żeby zobaczyć czterech wrestlerów, którzy ze sobą się biją, bo pamiętamy... I to w różnych konfiguracjach. Mamy, mieliśmy jeszcze helikopter, mieliśmy ring na środku basenu, ale troszeczkę jednak czegoś zabrakło.
takiego smaczku w tym wszystkim, ale chociaż może wybrzydzam. Chyba tak ustawki pasa mistrzowskiego, bo wtedy by to troszkę inaczej wyglądało. No ale już spokojnie popatrzmy, co potrafi Black Cat, bo tego gentlemana widzimy po raz pierwszy. Jest to przedstawiciel szkoły japońskiej. Sporo zapaśników z Japonii szuka swojej szansy w Stanach. Black Cat jest doświadczonym zapaśnikiem. Bardzo często występuje w roli trenera, przygotowuje młodszych swoich kolegów do walki. Jest takim sparring partnerem, a tutaj sobie wyznaczył za rywala Chrisa Adamsa i po pierwszych minutach przewagi ma w tej chwili pewne kłopoty. Został złapany w mocny chwyt w wykonaniu Chrisa Adamsa. Sędzia popatrzył chwilę w oczy Black Cata, ale nie doszukał się tam jakiejś prośby o zakończenie tej walki. Popatrzmy jeszcze przez chwilę na to. Seria jakichś ciosów osłabiających Cata i Adams w tym momencie złapał Nelsona, swojego rywala, ale otrzymał taki, wydawałoby się, klepnięcia, jednak proszę, jak to zmieniło sytuację. Adams oszołomiony, a Black Cat w ataku. Nie jest to z pewnością porywający pojedynek i widać, że chyba jednak, chociaż teraz w ataku jest czarny kot, ale patrząc na Adamsa, to chyba jednak on rozstrzygnie ten pojedynek na swoją korzyść. Chociaż może się mylę. Ja myślę, teraz... że za chwilę straci ucho raczej, niż rozstrzygnie pojedynek na swoją korzyść. Zrobi się strasznie czerwony, ale już jest, przeszedł do kontrataku. No, za szybko to powiedziałem. Teraz ciekawa kombinacja. Nie bardzo wiem, co chce zrobić Black Cat. Czy chce udusić swojego rywala? Impet od Lin. Zabrakło dosłownie centymetrów. Gdyby troszkę niżej zszedł w nogach, to miał szansę wyrzucenia rywala do góry. A tutaj mieliśmy raz, dwa. Jednak nie. W dalszym ciągu Black Cat jest w natarciu, a Chris Adams nieporadnie. Teraz może to się dla niego źle skończyć. Całe szczęście, że Adams się przewinął, bo w tym momencie ta masa Black Cata byłaby dla niego zabójcza. A w ten sposób zyskał sobie kilka sekund i wykorzystał to. W tej chwili Black Cat w opałach. Strasznie trudno powiedzieć, jakby się ta walka zakończyła. Oni się prezentują taką dość toporną szkołę. No ale proszę, Adam się przygotowuje do jakiegoś... kapitalny strzał nogą. To musi być zakończenie walki. Musi, tak? Tak jest. Wyglądało to bardzo niebezpiecznie, ale było bardzo skuteczne. Fantastyczny cios wyprowadzony nogą przy pełnym impecie z obrotu. Za chwilę zobaczymy to w powtórce. Wydaje się, że niektórym to się bardzo podobało, a niektórym raczej nie. Zakończona walka Super Kick, czyli super kopem, który rzeczywiście podobał się publiczności. Studio Publishing przygotowało dla Państwa relacje, a za uwagę dziękuję Michał Czański i Artur Kulikowski.